są wiadomości Radia Szczecin. Kontrole wróciły na polsko-niemiecką granicę. Od północy do 2 sierpnia funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymują pojazdy i sprawdzają tożsamość kierowców. Przy przejściu granicznym w Kołbaskowie strażnicy wylegitymowali kilkudziesięciu kierowców samochodów osobowych i autobusów. Kontrole mają zapewnić bezpieczeństwo na czas lipcowych wydarzeń w Polsce, szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. To są wiadomości Radia Szczecin. Mural na obchody 140. rocznicy urodzin dla swojego patrona. W ten sposób szczecińska filharmonia doceniła i przypomniała o Mieczysławie Karłowiczu. Wielkoformatowy portret, który powstał na ścianie kamienicy przy Krasińskiego 97, przedstawia grafikę znaną z książki dla dzieci z historii muzyki dla wszystkich, wierszyki Grzegorza Wasowskiego. Autorem ilustracji jest Ernesto González. Więcej na radioszczecin.pl. To największa pielgrzymka rowerowa w kraju. Dziś rano 260 osób wyruszyło spod szczecińskiej katedry na Jasną Górę. W tym roku to 25. jubileuszowa wyprawa. Pielgrzymi dziennie pokonają 90 km. Do Częstochowy przed cudowny obraz pielgrzymi dojadą 10 lipca. W sumie okrężnymi trasami, odwiedzając maryjne sanktuaria, przejadą 1050 km. Pogoda w Radiu Szczecin. Więcej chmur, możliwy przelotny deszcz, maksymalnie dziś 20 stopni, wiatr zachodni umiarkowany, ciśnienie jeszcze stabilne, pod wieczór zacznie spadać. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Ule w centrum Szczecina? W mieście chcą je stawiać radni. Pszczoły mogą się zadomowić na dachach i trawnikach. Miejskie ule są coraz bardziej popularne w dużych miastach. Można je znaleźć m.in. w Warszawie czy Berlinie. Szczecińscy radni są w tej sprawie podzieleni. Projektem uchwały zajmą się na jutrzejszej sesji. Czy miejski miód to dobry pomysł? W samochodzie. Radio Szczecin.